musimy niestety zamykać obiekty wszystkie sportowe zarządzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Te wszystkie zapowiedzi związane z czerwoną strefą jednoznacznie mówią, że obiekty sportowe mają być zamknięte. Jest jedyna furtka, to ta furtka, że sport zawodowy teoretycznie może z tego korzystać. No, wiedząc, jak w Goleniowie to wygląda, jeżeli chodzi o sport zawodowy, no niestety do 9 kwietnia nasze obiekty będą zamknięte. To znaczy, że nie mówimy tylko o obiektach krytych, czyli halach sportowych, basenach i tak dalej, tylko mówimy również o stadionach, orlikach? Mówimy o wszystkich obiektach, o całej infrastrukturze sportowej, a więc również ośrodek wodny w Lubczynie, marina, plaża, przystań, to są elementy obiektów sportowych, które są w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji. My podlegamy w takiej klasyfikacji, która jest jednoznacznie określona i wszystkie nasze obiekty są obiektami sportowymi i niestety muszą być wyłączone. Oczywiście jest pewien problem co do obiektów, które nie są zamykane, a więc są ogólnootwarte, tak jak plaża, i tutaj oczywiście no, informujemy o tym, że nie wolno z tego korzystać, ale oczywiście no, nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby jednak można na świeżym powietrzu się przespacerować, zwłaszcza, że te obostrzenia nie obejmują jeszcze możliwości zmiany miejsca wypoczywania, czy spacerów, czy biegania. Także wszelkiego rodzaju aktywność fizyczna jest możliwa w tej chwili, ale w lasach, parkach, tak żebyśmy nie korzystali z typowego pojęcia obiektu sportowego.